Droga Rado, Szanowni Goście. Otwieram 10. sesję Rady Miejskiej w Świebodzinie. Witam wszystkich Państwa Radnych. Witam... Wysoka Rado, Szanowni Goście, otwieram 10. sesję Rady Miejskiej w Świebodzinie. Witam przybyłych Państwa Radnych, Panów Burmistrzów, Kierowników Wydziału, zaproszonych gości, mieszkańców oraz przedstawicieli mediów. Przypominam, że obrady Rady Miejskiej są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięki i obraz. Uczestnicząc w sesji Rady Miejskiej wyraża się zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych i z ruchu w myśl artykułu 6 ust. 1 litera A oraz artykułu 9 ust. 2 litera E rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, tak zwane RODO. Szanowni Radni, przechodzimy do sprawdzenia obecności. Proszę o włączenie terminali i potwierdzenie swojej obecności. Dziękuję. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji obecnych jest 21 radnych, w związku z czym Rada Miejska może podejmować prawomocną uchwałę. Na stole prezydialnym znajduje się protokół z ostatniej sesji. Każdy z Państwa zgodnie z paragrafem 56 Statutu Gminy mógł wnieść uwagi do protokołu najpóźniej na dzisiejszej sesji. Skoro takich uwag nie ma, uważam protokół za przyjęty. Zgodnie z przesłanym zawiadomieniem o dzisiejszej sesji przedstawię Państwu porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt trzeci, sprawozdanie z działalności burmistrza Świebodzina za drugi kwartał 2019 roku. Punkt czwarty, informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Świebodzin za pierwsze półrocze 2019 roku. Punkt piąty, opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Świebodzin za pierwsze półrocze 2019 roku. Punkt szósty, projekty uchwał i tak w kolejności. W sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Świebodzin na 2019 rok. W sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Świebodzin na lata 2019-2028. W sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego policji informacji o kandydatach na ławników. W sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych. W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego budynku przy ulicy Krótkiej 5. Kolejny Świebodzin oczywiście. Kolejny projekt w sprawie sprzedaży części gminnej nieruchomości położonej w Świebodzinie przy ulicy Kawalerejskiej. Kolejny w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym gminnej nieruchomości zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 605/5 położonej przy ulicy Poznańskiej. Ósmy projekt w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów i najmu i dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. Dziewiąty projekt w sprawie utworzenia organizacji, i ustalenia opłat za korzystanie z niestrzeżonego parkingu z ograniczonym nieodpłatnym czasem postoju zlokalizowanym się w Świebodzinie przy ulicy 30 stycznia. Dziesiąty projekt w sprawie stwierdzenia nienaruszenia ustaleń studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do terenu położonego w obrębie trzeciej miasta Świebodzin pomiędzy ulicą Kozią a ulicą Brzozową. Jedenasty projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie trzeciej miasta Świebodzin pomiędzy ulicą Kozią a ulicą Brzozową. Siódmym punktem dzisiejszej sesji będą zapytania i interpelacje. Ósmym sprawy różne i dziewiątym zamknięcie sesji. Czy ktoś z Państwa wnosi jakieś uwagi lub propozycje do przedstawionego porządku obrad? Bardzo proszę Pani Skarbnik Izabela Zamocka.
Szanowni Państwo, w związku z tym, że do momentu rozpoczęcia dzisiejszych obrad nie wpłynęła do Urzędu Miejskiego opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Świebodzie za pierwsze półrocze 2019 roku, proszę o wycofanie tego z porządku obrad. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Czy ekologiczny? Nie. Okej. Zgodnie z artykułem 20 ust. 1a Rada wprowadza zmiany do porządku bez względu większością głosów ustawowego składu Rady, kto wobec tego z Państwa jest za wycofaniem punktu 5. Proszę o podniesienie. Przepraszam, proszę o nadduszenie ruszenie o głosowanie nad tym. Kto jest za? Jeszcze poproszę trzech radnych. Dwóch. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada zmieniła porządek obrad. Większością głosów 20 radnych głosował za zmianą porządku obrad. Jednogłośnie. Kolejnym punktem dzisiejszego posiedzenia jest sprawozdanie z działalności burmistrza za drugi kwartał. Otrzymaliście Państwo sprawozdanie w formie pisemnej. Czy macie jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego sprawozdania? Nie? A skoro nie ma, to ja też nie będę pytał. Bardzo dziękuję. Uważam sprawozdanie za przyjęte. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego posiedzenia. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Świebodzie za pierwsze półrocze 2019 roku. Bardzo proszę panią skarbnik Izabelę Zabłocką. Informacja ta była dyskutowana i omawiana na naszych wszystkich komisjach. Ja tylko przypomnę, że tak. Ogółem dochody zaplanowane na pierwsze półrocze to jest kwota 133 456 392 zł 19 groszy. Z tego wykonaliśmy dochody w kwocie 66 131 983 zł 28 groszy. To jest praktycznie prawie 50% dochodów wykonaliśmy. Jeżeli chodzi o wydatki, kwota 147 111 385 zł 19 groszy, a wykonanie to 62 692 985 zł 49 groszy, co w praktyce daje nam 42,62% wykonania. W związku z tym, że budżet na 30 czerwca był budżetem deficytowym w granicach 13 654 993 zł, po wykonaniu budżet okazał się na 30 czerwca nadwyżkowy, czyli mieliśmy nadwyżkę 3 438 997 zł 79 groszy. Ale przypominam, to jest półrocze, nie koniec roku, więc na półrocze wykonanie wydatków jest takie, jakie jest. I praktycznie, jak wykonamy ten budżet, będzie wiadomo dopiero na 31 grudnia. I ja tylko przypomnę, że mamy zaciągnięte, na 30 czerwca mamy zaciągnięte 3 kredyty. 2 w banku spółdzielczym Siedlec, 1 w PKO. Zadłużenie gminy na 30 czerwca to kwota 6 424 602 zł. Oprócz zobowiązań z tytułu kredytowych mamy także udzielone poręczenia dla naszych spółek. To jest dla ZWK, IWK i SDBS na łączną kwotę 2 436 804 zł. Jeżeli chodzi o liczby, to ja bym miała tyle. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania merytoryczne odnośnie tej informacji, to postaramy się na te pytania odpowiedzieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, kto z Państwa chciałby zapytać, zabrać głos? Skoro nie ma pytań, to przystępujemy do głosowania. Proszę o oddawanie głosów, kto jest za przyjęciem sprawozdania na terminie. Dziękuję. Stwierdzam, że informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Świebodzie za pierwszy półrocze 2019 roku została przyjęta większością głosów. 20 radnych głosowało za, 1 radny był przeciw. Dziękuję bardzo. Proszę, przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszych obrad. Projekty uchwał jako pierwszy poproszę panią skarbnik. Bardzo proszę, żeby Państwo radni widzieli projekt uchwały nr 190-169
z dopiskiem do zmiana, po zmianach. To jest projekt w sprawie uchwały budżetowej gminy Siebodzin na 2019 rok. W zasadzie ta uchwała została szczegółowo omówiona na wszystkich komisjach, jednak w międzyczasie wprowadziliśmy do uchwały trzy zmiany. Jeżeli chodzi o załącznik dochodowy, to on nie ulega zmianie. Załącznik numer dwa, wydatki co do zmiany kwoty, też nie ulegnie zmianie. U zmiany uległy pewne tylko zapisy. Po pierwsze, mamy takie zadanie inwestycyjne, system parkingowo-biletowy wraz z instalacją zasilającą na parkingu przy Urzędzie Miejskim w Siebodzinie. Z tego zadania zdejmiemy 22 120 zł. I ja tylko Państwu zwrócę uwagę, że te zmiany, które wprowadzam teraz, mają Państwo w uzasadnieniu zacieniowane, tak, żeby łatwiej Państwu było znaleźć i wiedzieć, o czym ja mówię. Tą kwotę 22 120 zł chcemy przeznaczyć na place zabaw. W tym tygodniu został rozstrzygnięty przetarg na place zabaw przy ulicy Drukowej i w Kupilinie. Łączna kwota, która była zaplanowana łącznie z nadzorem, to jest, przypominam, 360 tysięcy złotych. W tym jest dofinansowanie. Po otwarciu ofert i przeliczeniu zabrakło nam właśnie 22 120 zł, więc pozwoliliśmy sobie wprowadzić tą zmianę na sesji, żebyśmy mogli zacząć realizować zadanie. Drugi temat. W rozdziale 750-23, jeżeli chodzi o wynagrodzenia, mieliśmy zaplanowane dwa wynagrodzenia. Pierwsze wynagrodzenie to było na pracownika do Wydziału Audytu, a drugie wynagrodzenie to było na kierownika Wydziału Promocji, Rozwoju i Funduszy Europejskich. W tym momencie zrezygnowaliśmy z zatrudnienia pracownika do Wydziału Audytu i kwota 18 900 zł to jest wynagrodzenie na kierownika Wydziału Promocji, Rozwoju i Funduszy Europejskich, tak? Są zwiększone na kwotę wynagrodzenia, a zmniejszone, bo tam była akurat lekka nadwyżka, składki, jeżeli chodzi o Fundusz Pracy. I jeszcze jedna zmiana. Chodzi nam o dotacje dla stowarzyszeń. W międzyczasie pojawiły się dwa wnioski dwóch stowarzyszeń. Chcą działalność w zakresie działalności ekologicznej. Pierwsze środki chcemy przyznać na warsztaty ekologiczne Młodzi Ratują Świat, druga kwota to jest na warsztaty artystyczno-plastyczne, które odbyłyby się u nas w Osie Miejskiej. Łączna kwota na realizację tych dwóch zadań to jest kwota 7845 zł i tą kwotę byśmy wzięli z dotacji na zabytki. Tam, jeżeli chodzi o zabytki, my ten temat mamy już zamknięty, bo uchwała została podjęta, dotacja została rozdzielona, zostało tam parę groszy i z tych środków biorę na realizację tych zadań. Suma summarum, te zmiany stworzą to, że jeżeli chodzi o część merytoryczną uchwały, to nie zaszły zmiany, bo wszystko zamknęło się w jednym obrębie. W związku z tymi zmianami odczytam Państwu tekst uchwały. W uchwale numer 3 łamane na 28 na 2018 Rady Miejskiej w Siebodzinie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Siebodzin na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Ustala się dochody budżetu w kwocie 134 153 617 zł 83 grosze zgodnie z załącznikiem numer 1. I tak w podziale na dochody bieżące to kwota 122 160 617 zł 64 zł i w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1, 2 i 3 kwota 241 870 złotych 98 groszy. Dochody majątkowe to kwota 11 993 019 groszy i w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i 3, kwota 3 013 421 złotych 19 groszy. Punkt drugi. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 147 808 610 zł i 83 grosze zgodnie z załącznikiem numer 2. W podziale na wydatki bieżące 123 74 130 zł i 64 grosze i w
wydatki majątkowe 24 734 zł 408. Nie. 24 734 480 zł i 19 groszy. Punkt trzeci. Paragraf 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w wysokości 7 307 390 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały i w tym dotacje podmiotowe w wysokości 5 066 243 zł oraz dotacje celowe w wysokości 2 241 147 zł. Punkt czwarty. Paragraf 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie. Plan finansowy rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych gminy Świebodzin na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 4. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Świebodzina i paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Bardzo proszę Pani Radna Tomalaka. Szanowni Państwo, Panowie Burmistrzowie, ja mam kilka uwag do przedstawionego projektu uchwały. Mianowicie na Komisji Budżetu była dyskusja na temat wydawania środków finansowych na nowe stanowiska pracy. Chodziło o dwa stanowiska pracy, tak jak powiedziała Pani Skarbnik. Cieszę się bardzo, że Panowie Burmistrzowie zdecydowali się jednak zrewidować swoje poglądy i wycofali się z dodatkowego audytora. Niemniej uważam, że nie powinno się również zatrudniać kolejne osoby do Wydziału Promocji. Jest wydział sztucznie stworzony. Wydatki tutaj proponowane przez panów burmistrzów na te promocje akurat w tej uchwale są już też w kilku punktach. Między innymi jest pozycja 10 160 zł, kolejna 18 793 zł. Obserwujemy, że tylko i wyłącznie zajmujecie się panowie promocją i własnym PR-em i promocją własnego wizerunku i osoby. Dlatego ja osobiście będę głosował przeciwko takim wydatkom i przeciwko zatrudnieniu kolejnej osoby na stanowisko do Wydziału Promocji. Musicie też panowie sobie zdać sprawę, Państwo również, przypomnieć, że dysponujecie środkami finansowymi, które pochodzą od naszych podatników, od mieszkańców i wydatkowanie powinno być robione ze szczególną uwagą. Mam jeszcze, proszę Państwa, uwagę, mianowicie do działu 900, rozdziału 915. Mianowicie to jest uwaga dotycząca wydatkowania kwoty 150 tysięcy złotych na zadanie inwestycyjne modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie osiedla Kopernika w Świebodzinie. Mówiłem to o tym bardzo szczegółowo na Komisji Budżetu. Próbowałem Państwu wszystkim uświadomić, w czym problem. Jednak widzę, że jakoś ta informacja do Państwa, do Panów nie dotarła. Oczywiście, że będę głosował przeciwko tej uchwale, jeżeli nie zmienicie tego zapisu o promocji tych 150 tysięcy, to na pewno. Niemniej jednak muszę jeszcze raz podkreślić, że wydatkowanie tych środków jest nielegalne. Nie możecie, Panowie, wydawać środków publicznych pochodzących od naszych podatników i dorabiać tym spółki komercyjnie działającej, mianowicie Eneosie. Po prostu to jest nielegalne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania, uwagi? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Proszę o oddanie głosów na terminach. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. Zagłosowało 17 radnych, 2 radnych było przeciwnych i 2 wstrzymało się od głosu. Dziękuję. Proszę, kolejny projekt uchwały. To jest projekt 170 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Świebodzin na lata 2019-2028. W związku z tym, że dodatkowe zmiany, jeżeli chodzi o uchwałę budżetową, zostały poukładane tak, że one nam nie zmieniły układu budżetu. W związku z tym projekt numer
numer 170 nie uległ zmianie. Ja Państwu tylko przypomnę, załącznik numer 1 to jest odzwierciedlenie naszego budżetu, załącznik numer 2 naszych przedsięwzięć, a w załączniku numer 3 są zawarte 3 dodatkowe upoważnienia dla burmistrza Świebodzina do zaciągania zobowiązań. To jest z tytułu energii elektrycznej na przyszły rok dla całej gminy Świebodzin, łącznie z jednostkami organizacyjnymi. Jeżeli chodzi o zakup węgla do świetlic na sezon grzewczy 2019-2020 oraz na rozmowy telefoniczne, tutaj chcemy rozpisać przetarg na lata 2020-2022. W związku z powyższym odczytam tekst uchwały. W uchwale numer 3 na paragraf pierwszy, w uchwale numer 3 na 29 na 2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Świebodzin na lata 2019-2028 wprowadza się następujące zmiany. Załącznik numer 1, wieloletnia prognoza finansowa gminy Świebodzin na lata 2019-2028 otrzymuje brzmienie jak w załączniku numer 1 do niniejszej uchwały. Załącznik numer 2, przedsięwzięcia realizowane w latach 2019-2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku numer 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 4 uchwały otrzymuje brzmienie. Upoważnia się burmistrza Świebodzina do zaciągania zobowiązań, a związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku numer 2 do niniejszej uchwały, bez tu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia działań gminy, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 2 921 000. Punkt drugi, przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie pierwszym, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Świebodzin. Paragraf drugi, objaśnienia zmienionych wartości stanowią załącznik numer 3 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci, wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Świebodzina i paragraf czwarty, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ja tylko jeszcze tutaj dodam, że w podstawie prawnej, jeżeli chodzi o dziennik ustaw dotyczący samorządu gminnego, to jest dziennik ustaw 2019, pozycja 506 z późniejszymi zmianami. Dziękuję. Czy są jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Proszę o oddawanie głosu. Wysłano 20 głosów, za 18, przeciw 1, wstrzymujących się 1. O przedstawienie następnego projektu uchwały poproszę panią Irenę Michalak, zastępcę kierownika Wydziału Organizacyjnego. Szanowni Państwo, przedstawiam Państwu projekt uchwały na dotyczące drugi, uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
wobec tego zarządzam głosowanie. Proszę o oddawanie głosu na terminalach. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 21 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Dziękuję pani kierowniki i o przedstawienie kolejnych projektów uchwał. Proszę pana Macieja Kuś, kierownika Wydziału GN. Druk nr 160 dotyczy wyrażenia zgody na udzielenie kwalifikatu w wysokości 99,9% od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnych położonych się w rodzinie przy ulicy Łużyckiej 46B. Są to lokale numer 6 i numer 39. Dziękuję. Dziękuję. Czy macie państwo pytania? Skoro nie ma pytań, to zarządzam głosowanie. Jeszcze sekundę, bo... O, już można. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 21 radnych głosowało za przyjęciem. Druk nr 161 dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 4 w budynku przy ulicy Krótkiej 5 w Łocinie. Przypomnę tylko, że jest to lokal, który zostanie zbyty do zewnętrznego przetargu nieograniczonego. Dziękuję. Czy są pytania? Radny Kowalak. Szanowni Państwo, po raz kolejny zwracam uwagę, że nie powinniśmy podejmować takich uchwał. Mieszkania, które wracają do zasobu gminy od najemców, powinny być dalej najemcom udostępniane. Pamiętajmy o tym, że nie każdy może być piękny, bogaty i mądry. Ludzie mają różne trudności w życiu i czasami potrzebują wsparcia od gminy. Jest to również obowiązek, proszę Państwa, ustawowy i zadanie własne gminy. To wszystko, co się zwalnia, to jest sprzedaje. Nie ma żadnego uzasadnienia polegającego na tym, że są drogie koszty remontu. W poprzednich przypadkach, tutaj również, te koszty gmina powinna po prostu podnieść. Chciałem zwrócić na to jeszcze raz kolejną uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś inne pytania, uwagi? Skoro nie, to zarządzam głosowanie. Proszę o oddawanie głosu na terminalach. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. 16 radnych głosowało za, 2 było przeciwnych, 3 wstrzymało się od głosu. Kolejny projekt uchwały. Druk nr 166 dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż części gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 453/48 o powierzchni około 30 m kwadratowych położonej przy ulicy Kawaleryjskiej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości przyległej oznaczonej działką 453/56, również położonej przy ulicy Kawaleryjskiej, która stanowi własność osób fizycznych. Dziękuję. Czy macie państwo pytania lub uwagi? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. 19 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, 1 przeciwny, 1 wstrzymał się. I kolejny projekt. Druk nr 167 dotyczy wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką 605/5 o powierzchni 18 m kwadratowych położonej w drugim lewie Świebodzina przy ulicy Poznańskiej, która jest zabudowana garażem wybudowanym ze środków własnych dzierżawcy. Dziękuję. Czy macie państwo pytania? Skoro nie ma pytań, to zarządzam głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 21 radnych głosowało za przyjęciem. Kolejny. Druk nr
168 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu i dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego o trybu zawarcia tych umów. Projekt był szczegółowo omawiany na wszystkich komisjach, uzyskał opinie pozytywne. Myślę, że nie ma sensu go w całości omawiać, chyba że Państwo sobie tego życzą. Nie. Dobrze, czy macie Państwo pytania? Skoro nie ma pytań, to zarządzam głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 21 radnych głosował za przyjęciem uchwały. Dziękuję panu Maciejowi za przedstawiony projekt uchwały. Ogłaszam 10 minut przerwy.
Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo pytania lub uwagi do przedstawionego projektu? Tutaj też w podstawie prawnej z ustawy o samorządzie gminy z późniejszymi zmianami. Skoro nie ma pytań, to zarządzam głosowanie. Proszę o oddawanie głosu na pytanie. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. 19 radnych głosowało za, 1 przeciw, 1 się wstrzymał. I kolejny projekt. Pani Magdo, bardzo proszę. Projekt numer 164 w sprawie stwierdzenia nienaruszenia ustaleń sobie parkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jedzimy Świebodzin przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie trzecim miasta Świebodzin pomiędzy ulicą Kozioł a ulicą Brzozową. Również projekt był prezentowany na wszystkich komisjach. Dziękuję. Czy macie Państwo pytania do przedstawionego projektu? Skoro nie ma, to zarządzam głosowanie. Proszę o oddawanie głosów na terminach. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 21 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. I kolejny. Projekt numer 165. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie trzecim miasta Świebodzin pomiędzy ulicą Kozioł a ulicą Brzozową. Projekt był również prezentowany na wszystkich komisjach, ale jest ze mną pani projektantka, która ma jedną uwagę co do przedstawionego projektu uchwały. Bardzo proszę. Dzień dobry, Ania Wrocławna się w Google. Ja chciałam tutaj jakby przedstawić Państwu, bo na komisjach Państwo mieli to wszystko prezentowane, natomiast na sesji powinni Państwo przegłosować również uwagę nieuwzględnioną i to jest załącznik do tego dokumentu Państwu tam dostali, ona była przedstawiona i przed jakby głosowaniem planu powinna być również przegłosowana ta uwaga. Ona jest częściowo nieuwzględniona, a w niektórych aspektach nie uwzględniona nam całkowicie o ten sposób. Tak, załącznik numer 2 do uchwały. Formalnie powinna być przegłosowana ta uwaga, a następnie plan. Czy ja w takim razie nie wiem, przedstawię tą uwagę Państwu, bo Państwo rozumiem, że... Tak, bardzo proszę. Uwagę zgłosili mieszkańcy Świebodzina i składała się tam z 8 podpunktów. Uwaga została nieuwzględniona. To była jakby część uwagi pierwsza, druga, trzecia, czwarta, natomiast piąta została częściowo nieuwzględniona i szósta, siódma, ósma część tej uwagi również została nieuwzględniona. Jest załącznik, Państwo dostali, tak? Ta uwaga powinna być przedstawiona, postawiona przez pod głosowaniem, w ten sposób. Tak jak następnie uchwała o przyjęciu tego prawa. Czyli w jakim zakresie została uwzględniona? Została uwzględniona w zakresie zmiany oznaczenia orientacyjnej lokalizacji przy publicznej zieleni urządzonej. Taka część mogła być wprowadzona do tego dokumentu. Natomiast reszta uwagi, wszystkie punkty zostały nieuwzględnione. Dobrze, dziękuję. Czy w związku z tym macie Państwo jeszcze jakieś pytania, czy ktoś chciałby zabrać głos? Skoro nie, to zarządzam głosowanie nad rozstrzygnięciem o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznej wiadomości projektu planu zagospodarowania przestrzennego.
Dziękuję, stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła to rozstrzygnięcie. 16 rad głosowało za i 5 wstrzymało się od głosu. I teraz projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie trzeciej miasta Świebodzin pomiędzy ulicą Kozią Brązową. Skoro nie było pytań ani uwag, czy ktoś z Państwa może jednak? Skoro nie, to zarządzam głosowanie. Proszę o oddawanie głosu na terminach. Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. 17 rad głosowało za przyjęciem uchwały, 4 wstrzymało się od głosu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy punkt dotyczący projektów uchwał. Przystępujemy do kolejnego punktu dzisiejszych obrad. Interpelacja i zapytania. Przypominam, że skuteczne interpelacje i zapytania powinny być wniesione w formie pisemnej. Czy ktoś z Państwa w tej części chciałby zabrać głos? Pani Anita Walicka, proszę. Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, i właściwie mam interpelację, o którą mnie poprosił o przeczytanie sołtys sołectwa Łuków, pan Marcin Mars, nas. Poprosił mnie o odczytanie tej interpelacji. Proszę o podjęcie wraz z powiatem świebodzińskim działań zmierzających do wykonania przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przejścia dla pieszych wraz z zamontowaniem fotoradaru na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą krajową nr 92 i ulicą Łękowską. Mimo wielu wniosków składanych przeze mnie w tej sprawie nie podjęto konkretnych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla użytkowników drogi. Dlatego ponownie zwracam się z prośbą o wykonanie przejścia wzorem przejścia dla pieszych do wsi Grodziszcze oraz potraktowanie sprawy jako bardzo pilnej i wymagającej bezzwłocznych działań. Podpisał pan Marcin Znak, sołtys. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, ktoś z Państwa. Skoro nie mam więcej interpelacji i zapytań, to dziękuję. Przechodzimy do następnego punktu. Sprawy różne. W sprawach różnych, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Skoro nie, to no, bardzo proszę, pan sołtys Kupilina do mikrofoniku. Szanowni Państwo, co roku, gdy dobiega koniec żniw, są organizowane dożynki, czyli święto plonów. Taką jest tradycją tu w gminie Świebodzin. W tym roku dożynki będą organizowane w miejscowości Kupinino. Dlatego serdecznie zapraszam wszystkich Państwa i mieszkańców gminy Świebodzin, gminy Ościennych. Po prostu zapraszamy, abyście przyjechali na nasze dożynki tutaj w gminie wspólnie, żebyśmy mogli świętować święto plonów. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Trochę nas pan sołtys wyręczył. Tak. Wspólnie z panem burmistrzem. Myślę, że potwierdzamy to zaproszenie. Również zapraszamy wszystkich na dożynki. O 14 w Kupilinie w sobotę rozpoczynam dożynki, msza święta, później korowód. No i dalsze atrakcje. Czy jeszcze w sprawach różnych ktoś z Państwa? Skoro nie, no to stwierdzam, że porządek obrad został wyczerpany. Dziękuję bardzo Państwu za przybycie. Zamykam 10. sesję Rady Miejskiej w Świecie. Thank you.